Cześć wszystkim. Oglądacie właśnie podsumowanie konkursu, który ogłosiłem na 20 urodziny pierwszego Quake'a. Zanim przejdziemy do nagrań nadesłanych przez członków grupy Secret Level, króciutkie przypomnienie. Konkurs polegał na stoczeniu walki z botami. Trzeba było nagrać demko z takiej potyczki i przysłać mi do oceny. Głównym kryterium była ilość zdobytych punktów. Koniec końców w konkursie wzięły udział dwie osoby. Być może część z Was zdziwi się i zapyta, czemu tak mało, na co odpowiem, nie wiem. Teraz jak o tym myślę i tak jak podsumowałem to sobie w głowie, to rzeczywiście jako organizator mogłem troszkę lepiej wypromować ten konkurs, mogłem zrobić troszkę więcej. No ale cóż, ja też się uczę, zachowam te przemyślenia na przyszłość, jak będę organizował kolejne konkursy w przyszłości. No i w zasadzie tyle, no. Przejdźmy teraz do wspomnianych już demek konkursowych. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić oglądając je, tak jak ja się bawiłem świetnie, kiedy je otrzymałem, bo zawodnicy wykazali się niezwykłą pomysłowością, a ich wyniki uważam są bardzo ładne. No to do dzieła. Pierwsze demko przesłał mi Paweł Diebaili i chciałbym od razu Pawła pochwalić, bo wymyślił całkiem ciekawy sposób na walkę z botami. Mianowicie chodzi o to, że gdybym ja miał wybierać jakąś taką najlepszą pozycję do walki na tej mapie na podstawie swojego doświadczenia, to byłaby to pozycja, w której Paweł się obecnie znajduje. Jest to pozycja, w której możemy kontrolować spawarkę. Jednocześnie znajdujemy się wyżej niż przeciwnicy, którzy biegają na kładce przy lawie, więc możemy skutecznie z nimi walczyć. Itd., itp. Generalnie wszelakie przesłanki są ku temu, żeby grę prowadzić właśnie z tej pozycji. Ale Paweł wymyślił co innego. Paweł uznał, że dużo skuteczniej będzie mu walczyć z botami z tej pozycji. O tutaj. Czyli poczekajcie, o, z tego narożnika. I znowu, doświadczenie uczy, że dla odmiany jest to w potyczce z ludźmi najgorsza pozycja na tej mapie, bo możemy tutaj łatwo obrywać rakietami, spawarą, granatami, w zasadzie wszystkim. I generalnie mało kto tam chodzi, bo jest to w zasadzie samobójstwo. Ale Paweł wykombinował bardzo słusznie zresztą, że w tamtej niszy znajduje się punkt respawnu. I często jak boty się tam pojawiają, to ani im się śni stamtąd wychodzić, one lubią sobie tam postać, więc żeby zdobywać na nich punkty, najlepiej jest stać dokładnie tu. Boty nie mogą się za bardzo bronić, nie mają jeszcze dostępu do żadnej broni i o, i tak jak Paweł teraz pokazuje, można takiego bota bardzo łatwo zabić. Znowu dokładnie tak, a jednocześnie wcale nie ma tutaj aż tak niskiej skuteczności w walce z botami znajdującymi się czy to wyżej, czy gdzieś tam w korytarzyku. Więc mówię, no bardzo ciekawe rozwiązanie. Jak to zobaczyłem, to aż nie wierzyłem, że to jest takie skuteczne. Myślałem, że dużo gorzej się to skończy dla gracza przebywającego w tej pozycji. No a tu proszę, Paweł pokazał, że czasem nie warto myśleć schematami, tylko wykombinować coś własnego i przełożyło się to na jego wysoki wynik punktowy. Demko trwa 3 minuty, czyli zostało jeszcze około 30 sekund. Przypominam, że rozgrywka toczyła się w trybie Deathmatch 2, co oznacza, że nie respawnowały się ani zbroje, ani apteczki, ani amunicja. Raz wzięte znikały z mapy aż do końca rozgrywki. Natomiast bronie nie znikają, czyli można je, każdy może je podnieść raz na życie, że tak powiem. Czyli dopiero po śmierci można ponownie wziąć czy to rakietnicę, czy spawarkę. Zostało 5 sekund. Jeszcze kilka fragów na koniec. I Paweł kończy z wynikiem 38 fragów. Bardzo ładny wynik. Dzięki serdeczne, Paweł, za udział. Przechodzimy teraz do drugiego demka, który nadesłał mi Sebastian Zarzycki, pseudonim Radkin, i powiem Wam, że no, jestem pod ogromnym wrażeniem. To jest coś, co warto obejrzeć. A zatem oglądajmy. Radkin relacjonował swoje przygotowania
do tego konkursu. Można było w tych postach przeczytać bardzo wiele ciekawych informacji. No i powiem wam, że wyniki tych przygotowań widać gołym okiem, bo zresztą sami zobaczycie, że wynik jest naprawdę godny podziwu. Zwróćcie uwagę, dla doświadczonych zawodników pewnie nie będzie to żadne zaskoczenie, ale zwróćcie uwagę, jak dobrze Sebastian operuje zmianą broni, to znaczy dobiera broń do sytuacji. Bronią, która zadaje największe obrażenie, w sensie najszybciej może nią zabić przeciwnika, jest spawarka. I w momencie, kiedy Sebastian znajduje się naprzeciwko przeciwnika, z tej broni właśnie korzysta. Natomiast kiedy bot schowa się w jakiejś dziurze, w jakiejś wnęce, szybko przełącza na rakietnicę. O, tak jak teraz strzelał w bota, który znajdował się w pozycji, gdzie jest quad damage. No bo wiadomo, że rakieta, nawet jak nie trafi bezpośrednio, to jeśli uderzy w ścianę, potrafi zadać bardzo duże obrażenia, zwłaszcza w pierwszym quake'u. A propos quad damage'a jeszcze, to Sebastian napisał dosyć ciekawą rzecz, mianowicie, że nie opłacało mu się chodzić po quad damage. I rzeczywiście, no ma to sens. To znaczy, tak jak powiedziałem, w tym trybie nie respawnują się apteczki ani zbroje, co oznacza, że tak naprawdę każdy jest w dowolnej chwili bardzo podatny na obrażenia, które w pierwszym quake'u są wybitnie wysokie. I tak naprawdę pójście po ten quad damage to może się skończyć stratą kilku sekund, które moglibyśmy poświęcić na zabicie bota bez tego power-upa. No bo jak widać, i tak zajmuje to ułamki sekund i tak, więc to, czy to zajmie pół sekundy, czy tam ćwierć sekundy, wiele nie zmienia. A zdecydowanie lepiej poświęcić czas właśnie na zdobycie dodatkowych punktów, bo to było główne kryterium konkursowe, niż na to, żeby strzelać jeszcze mocniej, co nawet nie jest tutaj aż tak konieczne. W tym momencie na liczniku jest już 40 fragów, na jeszcze ponad pół minuty do końca. Sebastian w tym momencie zdobył tak zwanego spawn fraga, jest to, o, tak jak teraz też to prezentuje. Jest to strzelanie z rakietnicy, po prostu w respawn z założeniem, że za moment pojawi się tam przeciwnik. I rzeczywiście często przynosi to pożądane skutki, czyli przeciwnik od razu po pojawieniu się ginie. I zapewnia nam dodatkowe punkty. Około 5 sekund do końca. Ostatnie fragi. I Ratkin kończy z wynikiem 55 punktów, czym zajmuje pierwsze miejsce w konkursie. Przepiękny wynik, naprawdę przepiękny i bardzo, bardzo się cieszę, że Sebastian to demko wysłał i mogłem je obejrzeć, a także sprezentować wam. No i to tyle. Konkurs został zakończony. W konkursie były przewidziane nagrody i zawodnicy już je otrzymali. Dzięki serdeczne za udział. Dziękuję również widzom za to, że obejrzeli ten filmik. Mam nadzieję, że czy to czegoś się nauczyliście, czy być może po prostu uznaliście, że warto było zobaczyć, jak wasi koledzy sobie poradzili. No i to tyle. Gdyby były jeszcze jakieś konkursy, oczywiście będę informował. Zachęcam gorąco do udziału. No i do następnego razu. Dzięki serdeczne. Cześć.